W niedalekiej przyszłości naukowcy wymyślają urządzenie o nazwie Timer, które jest umieszczane w nadgarstkach ludzi i odlicza czas do spotkania ich bratniej duszy. Obie części pary muszą mieć urządzenie, aby się aktywowało, a gdy w końcu się spotkają, zacznie wydawać sygnał dźwiękowy. Urządzenie natychmiast staje się ogromnym sukcesem i wkrótce większość społeczeństwa je posiada, ale wiele osób nadal odmawia jego zakupu, ponieważ nie chcą, aby wybór został dokonany za nich. W Los Angeles dentystka Une ma zegar, który jeszcze się nie uruchomił, co oznacza, że jej bratnia dusza go nie ma. Po zaledwie kilku miesiącach spotykania się z jej niedawnym chłopakiem, przekonuje go, by również kupił czasomierz i zabiera go do kliniki. Wszyscy znają tam o, ponieważ przyprowadza każdego swojego chłopaka, aby upewnić się, że jest tym jedynym przed kontynuowaniem związku. Najnowszy chłopak również dostaje zegar i natychmiast się aktywuje, ujawniając, że pozostały mu 2 lata na spotkanie bratniej duszy. Une spogląda na swój własny zegar, ale nadal jest wyłączony i zrywa z mężczyzną, który jest bardzo podekscytowany spotkaniem tej jedynej zaraz po ukończeniu koledżu. W międzyczasie przyrodnia siostra Oony, Steph, nadal ma kilka jednonocnych przygód z przypadkowymi mężczyznami, których zegar wkrótce się skończy, ponieważ jej zegar mówi, że spotka swoją bratnią duszę za 15 lat. Często powtarza Uni, że powinna cieszyć się życiem, dopóki nie nadejdzie czas na spotkanie bratniej duszy, ale Une odmawia bycia z kimkolwiek bez gwarancji. Pewnego dnia Une jest w sklepie spożywczym, kiedy kasjer Mikey próbuje z nią flirtować. Uni to pochlebia, ale widzi, że jego czasomierz ma już datę, co oznacza, że nie jest jej bratnią duszą. Mikey również zauważa jej czasomierz i wskazuje, że nadal mogą się spotkać, ponieważ czeka ich długie oczekiwanie, ale Une go odrzuca. Tej nocy siostry udają się do domu rodziców. Ich młodszy brat, Jesse, jest w końcu wystarczająco dorosły, aby otrzymać własny zegar, a swatka została zaproszona do przeprowadzenia procedury w domu. Gdy tylko Jesse otrzymuje implant, wydaje on sygnał dźwiękowy i pokazuje, że za 3 dni spotka swoją bratnią duszę. Cała rodzina jest podekscytowana i gratuluje mu, ale Une nie może powstrzymać się od powiedzenia, że to niesprawiedliwe. Kiedy zdaje sobie sprawę, że psuje nastrój, gratuluje również Jesse'emu i wychodzi bez kolacji. Zmęczona i sfrustrowana swoją sytuacją Une wraca do sklepu spożywczego i po pewnym wahaniu prosi Mikeya o spędzenie nocy razem. Mikey natychmiast się zgadza i po powiedzeniu swojemu współpracownikowi, aby zajął jego miejsce, odjeżdża z Oną jej samochodem. To nie podróż, ponieważ tak naprawdę się nie znają, a Une zaczyna wątpić w swój pomysł, gdy docierają do mieszkania Mikeya, ponieważ 4 współlokatorów i bałagan w pokoju uświadamiają jej, jak młody jest. Rozważa odejście, ale Mikey nalega, aby wszystko było w porządku, zanim podzielą się pocałunkiem. To miła chwila, ale kiedy Une widzi, że jego czasomierz ma tylko 4 miesiące, czuje się winna i przeprasza Mikeya przed wyjściem. Następnego dnia Une jest zaskoczona, gdy odkrywa, że jej najnowszym pacjentem jest Mikey, który znalazł ją, ponieważ jest jedynym dent o tym nazwisku. On naprawdę chce się z nią umówić, więc wyjaśnia, że jest muzykiem w zespole, a nie tylko kasjerem. Mikey mówi również, że zegar pokazuje ci grę końcową, ale życie to objazdy, jednak Une nadal nie jest zainteresowana i uważa, że niegrzeczność z nim byłaby jak oszukiwanie jego przyszłej bratniej duszy. Wieczorem Une idzie na randkę w ciemno, ale facet jest niesamowicie nudny i mówi tylko wtedy, gdy odpowiada na jej pytania. Une postanawia skrócić randkę i udaje się do klubu, w którym Steph pracuje jako barmanka. Ku jej zaskoczeniu gra tam zespół Mikeya, a jego występ budzi coś w Uni. W końcu nawiązują kontakt wzrokowy i tworzą tak duże napięcie, że po zakończeniu koncertu Une idzie do domu Mikeya, aby w końcu zrobić to brudne. Kiedy mają zacząć, słyszą, jak współlokatorzy Mikeya przybywają i robią dużo hałasu, więc Mikey wychodzi i prosi ich, aby się zamknęli, wyjaśniając, jak niesamowita jest Une i jak jest to jedyna w życiu szansa. Une słyszy to wszystko i bardzo jej to schlebia. Później Mikey włącza muzykę, aby przykryć ich hałasy i zabiera się do pracy z nią. Następnego dnia Steph pracuje jako recepcjonistka, gdy przychodzi do niej mężczyzna o imieniu Dan. Uważa go za bardzo przystojnego i zaczyna z nim flirtować, ale natychmiast go porzuca, gdy zauważa, że nie ma zegara. Później w domu Steph dowiaduje się, że Une w końcu miała romans i gratuluje jej, ale także radzi jej, aby nie spotykała się ponownie z Mikeyem, ponieważ nie skończy się to dobrze. Jakiś czas później rodzice Oony są bardzo podekscytowani, ponieważ dziś jest dzień, w którym zegar Jessego osiąga zero, co oznacza, że powinien spotkać swoją bratnią duszę. Jesse spędza jednak cały dzień w szkole bez żadnej reakcji. Kiedy Jesse wraca do domu, sprzątaczka Luz przedstawia im swojego męża i córkę Souledad, której zegar nagle osiąga zero. To samo robi Jesse, co oznacza, że są bratnimi duszami. Podczas gdy nastolatkowie niezręcznie wpatrują się w siebie, matka Jessego jest bardzo podekscytowana i chce zacząć planować różne rzeczy. Ale Luz czuje się nieswojo i natychmiast wychodzi z rodziną. Wieczorem Une wychodzi ze swojego biura, gdy nagle zostaje zaskoczona od tyłu i uderza napastnika. Okazuje się, że to Mikey, który upiera się, że chce spędzić z nią więcej czasu, a ona zgadza się zabrać go do swojego domu.
Po kolejnej cudownej nocy spędzonej razem, Une nie może zaprzeczyć, jak bardzo lubi Mikeya i zaczynają spędzać razem dużo czasu poza sypialnią. Une zaprzyjaźnia się nawet ze współlokatorami Mikeya, uważając ich za bardziej zabawnych niż się spodziewała. Pewnego dnia Une mówi Mikeyowi, że jej ojciec jest producentem muzycznym, ale nie widziała go od czasu rozwodu. Mikey zdaje sobie sprawę, że jest córką bardzo ważnej osoby w branży i mówi, że to sprawia, że ich klaskanie jest jeszcze bardziej niesamowite. W międzyczasie szef Steph krzyczy na nią za nieodbieranie telefonu, ale na szczęście pojawia się Dan i wymyśla historię jako przykrywkę. Po wyjściu szefa, Dan wykazuje wyraźne zainteresowanie Steph, która nie odwzajemnia jego sympatii. Ona jednak uważa, że może on być dobry za Oony, więc mówi mu, żeby odwiedził ją wieczorem w barze. Później Steph zaprasza również O, wskazując, że ostatnio nie wychodziła zbyt często. Une czuje się źle, ale nadal nie mówi jej o Mikeyu, ponieważ wie, że Steph ją za to osądzi. Tej nocy Une decyduje się spędzać czas z Mikeyem, więc Dan kończy rozmowę ze Steph. Szybko przypadają sobie do gustu i spędzają razem większość nocy, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Dan wyjaśnia, że jego żona zmarła 3 lata temu i wierzy, że była tą jedyną, więc nie jest zainteresowany zdobyciem Timera. Pod koniec nocy Steph zdaje sobie sprawę, że podkochuje się w chłopaku. Kiedy Steph wraca do domu, nadal jest zła na O za to, że ją wystawiła. W tym momencie widzi Mikeya w pokoju Oony i zdaje sobie sprawę, że spotykają się w tajemnicy. Natychmiast dochodzi do kłótni na temat zegara Mikeya i faktu, że wkrótce pojawi się za niego bratnia dusza, więc Mikey przerywa im i ujawnia, że jego zegar jest fałszywy. To tylko naklejka, którą usuwa, wyjaśniając, że nie chciał być wyśmiewany z powodu trendu i przyznaje, że nie wierzy, że zegary naprawdę działają. Une jest zszokowana i zraniona tym kłamstwem, więc wyrzuca Mikeya z domu. Mijają kolejne dni, a Une nie może przestać myśleć o Mikeyu. W rzeczywistości zdaje sobie sprawę, że dzięki temu, że spotkali się naturalnie, Une mogła być sobą i cieszyć się randkami bez martwienia się o legalność lub przyszłość. W końcu postanawia ponownie się z nim skontaktować i rozmawiają o tym, aby ponownie zacząć się spotykać. Kiedy nadszedł czas na święto dziękczynienia, Une postanawia zabrać Mikeya na randkę. Luz i jej rodzina są tam również z potrawami ze swojej ziemi, mając nadzieję na połączenie obu rodzin. Nastolatkowie nadal czują się niezręcznie, ale Mikey wie, jak mówić po hiszpańsku, więc działa jako tłumacz między obiema grupami. Rodzice Oony mają wiele pytań do Mikeya, ale Une odpowiada na nie, nie pozwalając mu mówić, ponieważ obawia się, że wszystko, co opowie, zostanie wykorzystane do ich osądzenia. Po kolacji matka Oony mówi jej, że lubi Mikeya, ale martwi się o potencjalne złamane serce, gdy bratnia dusza Oony w końcu się pojawi. W międzyczasie Dan i Steph również zaczynają spotykać się w tajemnicy i nawiązują bardzo swobodny związek. Jakiś czas później Mikey mówi Uni, że ją kocha, co wywołuje u niej panikę i ucieczkę. Potrzebując poważnej porady, Une postanawia odwiedzić swojego biologicznego ojca Rykę, a Steph również idzie jako wsparcie. Na początku sytuacja jest bardzo nie, więc Une zmniejsza napięcie, udostępniając mu płytę z muzyką Mikeya do rozważenia. Następnie pyta go, dlaczego nigdy nie miał czasomierza, ale ku jej szokowi Rick ujawnia, że go ma. Oznacza to, że jej mama kłamała, twierdząc, że wzięli rozwód, ponieważ Rick nie chciał mieć zegara. Rick ma jeszcze trochę czasu, zanim spotka swoją bratnią duszę, ale woli cieszyć się życiem i prawdziwymi emocjami. Kiedy siostry mają już odejść, odkrywają, że znacznie młodsza dziewczyna Rykę usunęła swój własny zegar, ponieważ kocha Rykę, a jej uczucia są bardziej realne niż cokolwiek mówi zegar. Zainspirowane tym siostry pędzą do kliniki, aby usunąć swoje zegary, aby mogły żyć bardziej spontanicznie. Pracownicy ostrzegają je, że jeśli urządzenie zostanie usunięte raz, nie mogą go ponownie zasadzić, więc jest to ostatnia szansa na znalezienie tego jedynego. Steph nie przejmuje się tym i natychmiast usuwa swoje urządzenie, czując ulgę. Jednak kiedy przychodzi kolej Oony, waha się i w tym momencie jej zegar zaczyna brzęczeć, wskazując, że jej bratnia dusza w końcu dostała swoją. Do spotkania pozostało tylko 5 godzin, a Une postanawia zatrzymać swój zegar, twierdząc, że to tylko ciekawość, ale Steph jest na nią zła i czuje się zdradzona. Później siostry udają się do domu rodziców, aby świętować ich wspólne urodziny. Podczas gdy ich rodzice mieszają się, Jesse podchodzi do Soledad i ujawnia, że nauczył się za niej hiszpańskiego. Bez presji ze strony rodziny nastolatkom udaje się w końcu nawiązać więź na własnych warunkach. Mikey również został zaproszony i pracuje jako tłumacz między Luz i matką Oony, które postanawiają zachować swoje relacje jako szef i pracownik i pozwolić nastolatkom rozwiązać sprawy na osobności. Tymczasem Steph szczęśliwie spędza czas z Danem, który również został zaproszony. W tym momencie Une wpada na niego, a ich zegary wyłączają się, wskazując, że są bratnimi duszami. Steph natychmiast się denerwuje i pędzi do kuchni, podczas gdy zdenerwowany Mikey opuszcza imprezę. Dan idzie za Steph i próbuje ją pocieszyć, ale przerywa mu Une. Dochodzi do kolejnej kłótni, ponieważ Steph czuje, że traci najlepszą rzecz, jaka jej się przytrafiła, oskarżając o to, że zawsze jej coś zabiera. Jednak Une mówi, że Steph jest jej najlepszą przyjaciółką i nic w jej życiu nie jest warte jej utraty, nawet jej bratnia dusza.
Następnie Una odchodzi, a Dan mówi Steph, że ma czasomierz tylko za niej. Nie dba o O, lubi Steph. Następnego dnia Una idzie zobaczyć się z Mikeyem i wyjawia, że usunęła zegar, ponieważ chce z nim być. Mike jest wzruszony tym gestem, ale odrzuca ją, mówiąc, że może powiedzieć, że nie jest w nim zakochana, a on jest po prostu czymś bezpiecznym. Zdruzgotana Una wychodzi, a następnie odwiedza Steph. Po serdecznej rozmowie siostry w końcu się godzą. Jakiś czas później Una wychodzi pobiegać i wpada na Daną, więc mają bardzo niezręczną rozmowę. Widać, że mają ze sobą coś wspólnego, ale jest już za późno i ich drogi się rozchodzą. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw subę i łapkę w górę. Miłego dnia.